Dzisiaj nauczę się, jak pilot steruje telewizorem. Och, Max i Wiktor, gdy wychodzą z pokoju, mogliby wyłączyć telewizor. Moi wujkowie się poświęcą, żeby pokazać mi, dlaczego kichamy. Jesteśmy w środku nosa. Dziadek zabierze mnie na wycieczkę w kosmos. Babcia wyjaśni mi, dlaczego błyskawica poprzedza grzmot, a mama pokaże, ile pracy mają rośliny. Może nawet śpiewają i tańczą. Może! Zaraz się dowiemy. Przygody pytalskich. Come along with me and meet the smartest family in all the town. The Wawa family. Mom can make it plain to see that what goes up eventually comes down. The Wawa family. Come and meet the Wawa family. We got a lot of real know-how. Grandpa knows a lot of the mining. Ask him and I'll show you now. Why do airplanes fly? When I land, I'll tell you why. Rushing, wondering what's the matter. Every person hears a cry. He rushes to the baby side. What's the deal? What could it be? Just not the Wawa family. Why? You have seen nothing like this. With these two guys, you can't miss. You wonder what's inside you. These are just the guys to guide you. Come on, let's go. Let's go, let's go. These guys are in the know. Micro, let's go. Kichnąłeś? Na zdrowie. Teraz ja. Ojej, to Wiktor! Gdzie on jest? Co ci się stało? Przeziębiłeś się? Spoko, spoko, tylko bez paniki. Kichanie nie zawsze świadczy o przeziębieniu. Naprawdę? Więc dlaczego kichamy, wujku? To po prostu odruch. Coś takiego, co robimy automatycznie. Naprawdę? Co was tak zdziwiło? Pamiętaj, Wiktorku, kichamy wszyscy zawsze wtedy, gdy coś łaskocze nas w nosie. A, wedrzemy się do środka nosa, żeby to sprawdzić? Może, ale później. Słucham teraz mojej ulubionej opery z moją ukochaną śpiewaczką Lukrecją von Dreck. Zaczekaj, Mikro, to nie jest pilot, to coś innego. O, co za niesamowity widok. Las we wnętrzu jaskini. Jaskinia? Las? Jesteśmy w środku nosa! Jak widać, w jamie nosowej są maleńkie, krótkie włoski, które zapobiegają dostawaniu się kurzu z powietrza do naszych płuc. Mikro, słyszysz tę muzykę? Tak, to jakaś opera. Opera? Jesteśmy w nosie Lukrecji von Dreck! Nikt nie przewidział takiego obrotu sprawy. Kiedy robimy wdech, powietrze przechodzi przez ten tunel. Mikro, co to za zielone włoski? To wypustki zwane rzęskami. Nie sądziłem, że mamy w nosie łąkę. W każdym razie, kiedy ciało obce... Na przykład kurz? No właśnie, Wiktorku. Kiedy ciało obce dostanie się do nosa, te małe rzęski je łapią i pchają w stronę wyjścia. Mikro, na pomoc! Skopo! Skopo! Ratunku! No, niewiele brakowało. Spójrz, Wiktorku. To są ciała obce w jamie nosowej. Kiedy nos wykryje obce ciała, natychmiast informuje o tym mózg. A mózg może nam sprawić wiele kłopotów, Skopo. Wiem coś o tym. To właśnie mózg wysyła impulsy, które wywołują kichanie. O, myślę, że to my jesteśmy obcymi ciałami. Prawdopodobnie masz rację. Zaraz zaczerpnie powietrza. Gdy kichnie, wyrzuci nas z prędkością 160 km na godzinę. Zwiewajmy! O, witaj. Jesteśmy twoimi wielkimi fanami. To było ekstra, wujaszku! Jeszcze raz, jeszcze raz! Zostaw to! Ej, uwaga, uwaga! Prawdziwa niespodzianka! Orety!
jakby nigdy w życiu nie widzieli pilota. Koniec. How does it do this? How does it do that? Max is the one with the electronic knack. Machines are his thing, so don't go berserk. That's on the job. Uśmiechnij się, dzieci. Klaun Lafo, witam w swoim programie. Dzisiaj... Skarabeusz, by nakarmić potomstwo, toczy ciężką kulę na wodę. Dostał tortem w twarz. Ja chcę oglądać klauna. Życie tych żuków jest dla nas niezwykle pouczające. Nie chcę żadnych pouczeń. Och, co jest? Gdzie my się znamy? Nie wiedziałem, że pilot może to zrobić. Pilot nic nie zrobi, jeśli wyczerpią się baterie. Wy obaj bez przerwy naciskacie przycisk zmiany kanałów. Ej, Lafo, ty wiesz, jak działa pilot. O, muszę wracać do programu. Wytłumacz mu. Do zobaczenia. Posłuchaj, synku. Każdy przycisk wysyła wiązkę promieni podczerwonych do odbiornika w telewizorze. O, ja nic nie widzę. Nasze oczy nie widzą promieniowania podczerwonego. Chyba, że włożymy specjalne okulary. Teraz widzę. Ale skąd się bierze ta wiązka? Ależ jesteś ciekawski. I proszę bardzo. Czy to odpowiedź? Z baterii? Nie, nie zupełnie. Baterie służą do zasilania. To, co wysyła wiązkę, jest tam. O, nie wiedziałem, że w pilocie są drzwi. Zrobili je specjalnie dla nas. Właśnie stąd pochodzą różne sygnały wysyłane do telewizora. W zależności od tego, który przycisk nad nami się wciśnie. Ej, co się dzieje? Ktoś pewnie bawi się pilotem. Och, Max i Wiktor, gdy wychodzą z pokoju, mogliby wyłączyć telewizor. Zjeżdżamy na tej wiązce. Przyciski pilota wykorzystują promienie podczerwone do wysyłania krótkich i długich fal. Różne kombinacje tych fal mówią telewizorowi, by się włączył, wyłączył lub zmienił kanał. A jak telewizor odczytuje taki sygnał? Zaraz się dowiemy. Kombinacje fal krótkich i długich przechodzą przez dekoder, który zamienia je w instrukcje. Patrz, zmienia się teraz kanał. Są tu mikroprzewodniki, takie jak w komputerze. To jest koder, a to dekoder. Kiedy wciskasz przycisk wyłącz, wysyła on sygnał do urządzenia kodującego. Koder zamienia sygnał w instrukcję i wysyła serię impulsów elektrycznych do tarczy emitującej światło. Impulsy te tworzą sygnał w kodzie dwójkowym. Jedynki i zera! Owszem, ten sygnał odbiera dekoder w odbiorniku telewizyjnym i zamienia tak, by telewizor wiedział, co ma robić. O! Wiem, jeśli znowu chcę go włączyć, to wciskam ten przycisk. Ej, wracaj tu zaraz! Jesteście niepoprawni! O? Zdecyduj się, co chcesz oglądać? Nic! Jest za ładnie, żeby siedzieć przed telewizorem. Koniec. Hey, the questions that you have are not too serious. The animals and plants are not so mysterious, so have no fear. Zielone i zapracowane. Co ty tam robisz? Nic takiego. Przyglądam się tym roślinom. One nie mają nic do roboty. A czego ty się spodziewałeś po zielsku? Tego samego, co ja po tobie. Posłuchaj, rośliny są bardzo zajęte. Co one robią? Budują nowe komórki, muszą rosnąć. Wykorzystują światło słoneczne do wytwarzania pokarmu. Oddychają. Oddychają? Tak, jak żywe organizmy. Ale jak rośliny oddychają? Pokażę ci. Zaczniemy od płuc. Zrób wdech. Głębiej. Dobrze.
Rośliny tak nie oddychają, nie mają płuc. Spójrzcie. Gdzie? Nic nie widzę. Przyjrzyj się dobrze. Widzisz te małe otwory? To właśnie nimi rośliny oddychają. Te otwory to tak zwane szparki, które tworzą aparat szparkowy. Najwięcej szparek jest na dolnej stronie liści. A, tak! Ale ich dużo! Tu je widać! Miło was poznać, szparki! Przez nie rośliny pobierają z powietrza dwutlenek węgla. Tymi szparkami pozbywają się też nadmiaru wody. Co nadmiaru wody? Jeszcze chwila i zaraz utoniemy! Niech ktoś zakręci tę wodę! Kwak! Kwik! Gdzie jesteście? Tam są, mamo! Mogłam się domyślić, że znowu narozrabiają. Dosyć! Dzięki! Gdy powietrze jest bardzo suche, szparki w roślinach zamykają się, by zatrzymać wodę. Jeszcze chwila, a powie, że rośliny jedzą! O, co ty pleciesz? One nie mają ust! No właśnie, jak mogą jeść? Nie mają ust! Mają chlorofil. Dzięki niemu są zielone i mogą same dla siebie produkować żywność z dostępnych, prostych składników. Po pierwsze z wody. Oto i woda! Potrzebne minerały rośliny czerpią z ziemi za pomocą korzeni. A dwutlenek węgla czerpią z powietrza. Ty też wytwarzasz dwutlenek węgla codziennie, kiedy oddychasz. O! Ej, uważaj! Te składniki światło słoneczne pozwala im zamienić w pokarm. Proces ten to tak zwana fotosynteza. Fotosynteza! Zapamiętaj to słowo. Jest bardzo ważne. Kiedy rośliny wyprodukują żywność dla siebie, zostaje im dużo tlenu, który uwalniają do atmosfery. A my oddychamy tlenem, prawda? Oczywiście. Dostajemy niezbędny tlen od roślin. Zgadza się. Bez roślin nie moglibyśmy oddychać. Uważam, że to całkiem fajny system. O nie! Zamknęli nas tu! Spoko, wymkniemy się przez okno. Tak, chociaż raz masz dobry pomysł. Nie! Koniec. Have you ever wondered why there's salty oceans, lightning, thunder, what the earth is like down under? Why there's wind and snow and rain? Dźwięk i pytalstwo. Babciu, babciu! Coś błysnęło, ale nie słyszałem grzmotu. O, o, a teraz zagrzmiało. Dlaczego najpierw coś błysnęło, a potem zagrzmiało? Naprawdę chcesz wiedzieć? Och, ja też. O, ekstra, bazalt! Co za wspaniała podróż! Wygląda na dobre miejsce. Była błyskawica, a teraz... Zagrzmiało, babciu! To już ustaliliśmy, że najpierw widać błyskawicę. Obiecałaś nam wyjaśnić, dlaczego. To proste! Światło jest szybsze od dźwięku. Zaraz ci pokażę. Wyobraź sobie, że ja jestem światłem. A ty, Bazalt, wyobraź sobie, że jesteś dźwiękiem. Uwaga, Wiktor, daj sygnał do startu. Dobra, na miejsca. Do startu, gotowi? Start! Nawet gdyby dźwięk nie miał nadwagi i był w dobrej kondycji, i tak by przegrał, bo światło jest dużo, dużo szybsze od dźwięku. Brawo, światło! Brawo, światło! Jesteś zazdrosny, tak? Bo światło przebywa 300 kilometrów na sekundę, a ty ospały dźwięku tylko 330 metrów na sekundę. W ciągu sekundy ja obiegnę Ziemię 7 razy, a ty w tym czasie zaledwie jeden raz obiegniesz dom. O, co za chwalipięta. Wiem, ponieważ światło jest szybsze od dźwięku, błyskawica dociera do oczu dużo wcześniej niż grzmot do uszu. Doskonale, brawo! Zrobimy ciekawe doświadczenie. Ale najpierw środki ostrożności.
Umieściłam trochę dynamitu, przeszło 1,5 kilometra stąd. Zobaczymy, jak szybko dotrze do nas dźwięk po wybuchu. A przy okazji, dzieciaki, nie próbujcie tego w domu. My jesteśmy specjalistami. Uwaga, zaczynamy! O, już widać światło. Raz, dwa, trzy, cztery, 5 sekund. Gdy pomnożę prędkość dźwięku przez 5, 330 razy 5, otrzymam 1650 metrów. Trochę więcej niż 1,5 kilometra. Widzisz? 1,5 kilometra, tak jak mówiłam. Skoro wiesz, że grzmot przebywa 1,5 kilometra w ciągu 5 sekund, możesz obliczyć, jak daleko uderzył piorun. Widzisz? Grzmot był równocześnie z błyskawicą. To znaczy, że burza... jest nad nami! Bardzo dobrze, Bazalt. Zawieź nas do domu. Przestań się wygłupiać! Zatraciłeś zmysł praktyczny? Jedźmy do domu. Dobry staruszek, jak zwykle niezawodny. Koniec. Who has all the answers about the sun and moon and stars? That would be Zygo and Magic. Who can tell us all about the atmosphere and Mars? That would be Zygo and Magic. Pick a spot in outer space, bring it all around the place. Zygo and Magic, here they come. Pora już spać. Patrzcie, jak wyjątkowo jasno świecą gwiazdy. Dlaczego gwiazdy świecą? Cóż, gwiazda to naprawdę kula wypełniona płonącym gazem. Wytwarza ciepło i światło. Masz, zobaczysz je lepiej przez lunetę. Dlaczego one tak mrugają? Wytłumaczę ci. To jest Ziemia, a to jest atmosfera, czyli otaczająca Ziemię powłoka gazowa. Patrz. Kiedy gwiazda świeci, ilość światła, jakie emituje, nie zmienia się. Ale kiedy światło gwiazdy dociera do atmosfery, musi przedrzeć się przez warstwy powietrza. Te warstwy są w ruchu przez cały czas. Wydaje się, że gwiazdy mrugają, bo fale świetlne załamują się i zniekształcają. Ach tak, rozumiem. Jaka gwiazda jest najbliżej Ziemi? Słońce! Polecimy tam? Och, kiedy indziej, już późno. O, proszę, dziadziusiu. No dobrze. Zygo, zbudź się. Raport pokładowy. Kierunek Słońce. Lecimy z prędkością światła. Czy to szybko? Ha, z prędkością 300 km na sekundę. Dosyć szybko. O, jak długo będziemy tam lecieć? Tyle samo, ile światło ze Słońca leci na Ziemię, Wiktorku. 8 minut. A jak myślisz, jaki kolor mają te gwiazdy? Biały? Właściwie mają różne kolory, ale ponieważ są bardzo daleko, wydaje się, że są białe. Słońce to jedyna gwiazda, na tyle bliska, że widać jej kolor. Ale nigdy nie wolno patrzeć bezpośrednio na Słońce. Astronomowie mają specjalne filtry, by bezpiecznie obserwować, co się dzieje na Słońcu. Najgorętsze gwiazdy są niebieskie lub białe. Trochę mniej gorące są czerwone, jak nasze ognisko. No, a taka żółta jak Słońce, jaka jest gorąca? Jak na gwiazdę, Słońce ma średnią temperaturę. Tylko 5000 stopni Celsjusza. Ha, dla ciebie to tylko? Wciąga nas przyciąganie słoneczne. Topimy się, jak duży latający kawałek sera. O, apetyczne porównanie. Cała wstecz, maksymalna prędkość. Nie tak szybko. Możemy lecieć na inną gwiazdę? Cóż, niestety nie możemy. Najbliższa po Słońcu jest odległa o 4 lata świetlne. Gdyby lecieć z prędkością światła... Wiem, bylibyśmy tam za 4 lata. Niektóre gwiazdy są tak daleko, że wciąż widzimy ich światło. Choć wypaliły się 100 lat temu. Bo ich światło leciało do nas mnóstwo czasu. Uwaga, asteroida z lewej! Oto i stara dobra Ziemia. No dobrze, prześpijmy się trochę. Hej, obozowicze, wstawać, już widno. Widzieliście taką wędkę? Jest fantastyczna.
Otwarta przestrzeń nie robi na nich wrażenia. Koniec. No i co? Czego się dziś nauczyłeś? A, wielu rzeczy. Wiem, że prędkość światła jest większa niż dźwięku. Widać błyskawice, a potem słychać grzmot. Chyba, że burza jest nad nami. Wiem, że pilot wykorzystuje promienie podczerwone i kod dwójkowy, by sterować telewizorem. Wiem też, że jeśli coś wpadnie do nosa, to łaskocze i się kicha. Jesteśmy twoimi wielkimi fanami. Wiem, że rośliny same sobie produkują pokarm, oddychają i wydzielają tlen niezbędny nam do oddychania. Miałeś pracowity dzień. Tak, ale mam jeszcze bardzo dużo pytań, tatusiu.